Fabuła opowiedziana bez narracji za pomocą specyficznych projekcji, silnik CryEngine, na której bazowała cała seria Crysis, tajemniczy życiodajny eliksir i wzbogacenie rozgrywki zagadkami środowiskowymi. No, zobaczymy co w tej grze siedzi, czy jest ona według mojej opinii dobra i czy warto w nią zagrać. Ja jestem Bart i zapraszam Was do recenzji. W dniu premiery gra ukazała się w cenie 17 euro, ale obecnie jest na nią 10% zniżka i można ją zakupić w cenie ponad 15 euro. Za to na G2A znajdziecie ją jeszcze taniej, bo w cenie już niecałych 7 euro. Czy cena jest wysoka czy niska? No, o tym powiem później. Ale o co chodzi? Budzimy się w pewnej świątyni, a konkretnie w czymś przypominającym sarkofag i pierwsze co rzuca się nam w oczy to fiolka z żółtą magiczną substancją. Owa ciecz jest życiodajna, pozwala m.in. ożywiać rośliny, oświetlać nam drogę czy zapalać lampki, które ułatwiają graczowi orientację w terenie. Bierzemy ją do ręki i zbliżamy się ku wyjściu. Jednak wcześniej możemy za jej pomocą uruchomić pewną projekcję, stylizowaną trochę na papierowy teatrzyk, która pokaże nam fragmenty przeszłości, tętniącej życiem cywilizacji, która pozostawiła po sobie wspaniałe budowle oraz zwłoki. W ten właśnie intrygujący sposób jest właściwie przedstawiana cała fabuła, bo tych projekcji spotkamy podczas całej rozgrywki znacznie więcej. Tak samo zresztą jak i fiolek, bowiem ich zastosowanie posłuży nam również do otwierania przejść do następnych lokacji oraz do rozwiązywania zagadek środowiskowych, których tutaj naprawdę nie zabraknie. Nie są one najwyższych lotów, są raczej proste i przyjemne w rozwiązaniu, na przykład odetkanie rur w celu zapełnienia zbiornika wodą, wtedy po prostu musimy je odnaleźć. Inna zagadka to odpowiednie poprzestawianie dopływającej wody tak, aby trafiła do odpowiedniego miejsca. No tutaj już zagadka bardziej skomplikowana, ale gdy się trochę rozejrzymy, znajdziemy na ścianach mapy, jak to ma być odpowiednio ustawione. Cała rozgrywka jest też nastawiona na same wrażenia wizualne. Widać tutaj potencjał silnika CryEngine. Wielokrotnie można się tutaj zatrzymać i podziwiać widoki, które bardzo dobrze komponują się z efektami cząsteczkowymi i oświetleniem, które na przykład podczas zachodzącego słońca generuje light shafty, czyli promienie słoneczne przechodzące przez koronę drzew. Wygląda to naprawdę spektakularnie i wręcz epicko. Można się spokojnie zatrzymać i zrobić kilka screenshotów, które dobrze by się nadawały na nową tapetę naszego pulpitu. Dobrze się to wszystko komponuje z równie udanym udźwiękowieniem, nie tylko jeśli chodzi o sam soundtrack, bo jest on raczej delikatny, ale mimo wszystko bardzo przyjemny, ale przede wszystkim dobrze komponuje się z wszystkimi dźwiękami otoczenia, na przykład z szelestem liści czy dźwiękami wodospadu. Bardzo polubiłem fakt, że rozgrywka co prawda w większości jest liniowa, posuwamy się głównie do przodu, ale są w niej również lokacje, które są sporych rozmiarów i są otwarte. Mamy w niej na przykład kilka zagadek logicznych do rozwiązania rozmieszczonych w terenie, kilka przedmiotów do znalezienia i wtedy właśnie mamy tą pełną swobodę podejmowanych decyzji, w którą stronę się udamy. Dlatego właśnie przydaje się możliwość zapalania lampek naszym eliksirem, bo błądząc po lesie światło wskazuje na miejsca, które już odwiedziliśmy. Początkowo zwróciłem uwagę również na nadmiar rozrzuconych po świecie fiolek, bo ciężko było je zużyć i zwyczajnie sporo z nich omijałem i się marnowały, bo nie miałem miejsca już w pojemniku. Ale teraz po kilku godzinach rozgrywki cieszę się, że twórcy postanowili nie zadręczać gracza brakiem eliksiru w ważnym momencie, bo zwyczajnie byłoby to bardzo frustrujące, a i tak zdarzało mi się, że przez pewien czas chodziłem z pustą fiolką i naprawdę dziękowałem twórcom, że akurat w tym miejscu, gdzie potrzebowałem eliksiru, umieścili fiolkę. Nie powinno dziwić, że w grze nie ma możliwości walki. Większość czasu, pomijając logiczne zagadki, zajmie nam eksploracja, szczególnie w tych otwartych lokacjach. Jest to naprawdę satysfakcjonujące, bo w niektórych momentach można się oderwać od rzeczywistości i zanurzyć w ten świat. No właśnie, w momentach, w których nie dostrzeżemy stale doczytujących się tekstur i nie spadną nam klatki. Optymalizacja to zdecydowanie największy minus. Gra potrafi chodzić na najwyższych ustawieniach w 60 fpsach, jednak wystarczy, że aktywuje się jakiś skrypt, na przykład zacznie trząść się ziemia pod stopami, to mogą te klatki spaść nawet do 20-30.
Gameplay nagrany przeze mnie pochodzi z wersji demo, jednak po zagraniu w pełną wersję praktycznie nie było różnicy, jeśli chodzi o pierwszą godzinę rozgrywki, bo tylko pierwszej godziny rozgrywki dotyczyło wcześniejsze demo, więc nie nagrywałem specjalnie jeszcze raz, musicie mi tu uwierzyć na słowo. Przeszkadzały mi również tak zwane niewidzialne ściany, które no niezbyt elegancko blokowały przejścia w niektórych miejscach oraz zdarzyły mi się również liczne bugi modeli. Jednak jest nadzieja w postaci stale wypuszczanych przez deweloperów łatek, które ważą sporo i stale usprawniają grę. Jeśli chodzi o cenę, według mnie jest ona całkowicie w porządku i za tą cenę już mogę powiedzieć, że warto w nią zagrać. Oczywiście z czasem ta produkcja będzie jeszcze lepsza, bo te łatki będą wprowadzane w jeszcze większej ilości, ale już można spokojnie zanurzyć się w świat gry i spędzić dobrze te kilka godzin. Pomimo tych niedociągnięć i tak uważam, że jest to udana produkcja, która ma swoją własną duszę, można na kilka godzin przeżyć naprawdę fajną przygodę, fajną opowieść, która po zebraniu symbolicznych elementów układanki pokaże nam rozwiązanie na samym końcu, więc zachęcam Was do zagrania samemu, bo jak już mówiłem, warto. Moją końcową oceną, jaką mogę wystawić Aporii, jest 7,5 na 10. To by było na tyle w tym materiale, trzymajcie się, cześć! Thank you.